I witam serdecznie, moi drodzy. Nie możemy się zobaczyć face to face, w związku z tym przesłamy Wam krótką opowieść o tym, co u nas się działo w dobie koronawirusa. W sumie ta doba jeszcze cały czas trwa, niestety. W związku z tym bądźmy ostrożni, zwracajmy bardzo, bardzo uwagę, abyśmy my byli bezpieczni, aby inni byli bezpieczni, a my w czasie pandemii przez kilka miesięcy bardzo mocno pracowaliśmy, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebowali najbardziej. Za prawie 50 milionów złotych kupiliśmy mnóstwo sprzętu medycznego, artykułów medycznych. Rozliczyliśmy to bardzo skrupulatnie i teraz Wam pokażemy, w jaki sposób pracowaliśmy, w jaki sposób zamieniliśmy naszą fundację na działanie ekspresowe, na działanie tu i teraz, na działanie, aby pomagać, pomagać tym, którzy pracowali i walczyli z pandemią, a więc szpitalom, ratownikom medycznym, tym, którzy byli w domach opieki społecznej. Działy się rzeczy niesamowite i po raz kolejny to my, obywatele, sprawdziliśmy się. To my, obywatele, zdaliśmy egzamin, a więc kiedy to wyzwanie padło na nas, kiedy zaczęło brakować bardzo wielu rzeczy, to my, obywatele, pokazaliśmy, że potrafimy także o siebie i o innych dbać. Obejrzyjcie ten film. Moi drodzy, jak zaczynają się kłopoty, problemy, to najlepiej coś zrobić razem, zespołowo. Przez cały czas tak właśnie pracuje Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kiedy organizowaliśmy pierwszy finał, natychmiast powiedzieliśmy, hej, zróbmy to razem. Pojedynkę się niewiele zrobi, ale razem możemy zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. A więc kiedy usłyszeliśmy, że jest problem z koronawirusem, kiedy już było wiadomo, że będą problemy, kłopoty między innymi z osobistymi pakietami ochronnymi, kiedy pandemia także ujawnia, że wielu rzeczy brakuje, że co tu dużo gadać, nie byliśmy do tego dobrze przygotowani. W związku z tym słuchaliśmy wszystkich komunikatów, a następnie zaczęliśmy my jako fundacja organizować pomoc. W tym jesteśmy dobrzy, wiemy jak to robić, a więc fundacja, zarząd się zebrał i natychmiast postanowiliśmy, po pierwsze, uruchamiamy pieniądze, które są na naszym koncie z ostatniego finału, z 1%, a więc będziemy już dysponowali, nie będziemy czekali, czy te pieniądze wpłyną do nas, czy otworzymy fundusz interwencyjny. Na początek w ogóle nie było nawet takiego pomysłu. Po prostu uruchamiamy konto, robimy zakupy. Ale jakie? Natychmiast kontaktowaliśmy się także z Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia powiedziało nam, że oczywiście pakiety ochronne, te osobiste, niezwykle ważne, ale dla nich także ważnymi zakupami jest sprzęt medyczny. A więc postanowiliśmy, że kupujemy łóżka na intensywną terapię. Kupiliśmy je. Że będziemy kupowali kardiomonitory. Kupiliśmy te kardiomonitory. Także respiratory, także te respiratory. Kupiliśmy. Później jeszcze kupowaliśmy sprzęt, który jest wyposażeniem wszystkich stacji, które badają, robią testy na koronawirusa, a więc Łódź, Poznań, Warszawa. To bardzo duże zakupy, bardzo drogie urządzenia. I tutaj można powiedzieć, że dajemy sobie radę świetnie, ponieważ takie zakupy realizujemy od wielu lat. Wiemy, do kogo dzwonić, z jakimi firmami rozmawiać, jaki kupować sprzęt, który jest sprawdzony. Ale przygoda zaczęła się wszystkimi pakietami ochronnymi. Moi drodzy, ten samolot, który właśnie widzicie, który ląduje, ach, jak on był wyczekiwany, jak ten transport był wyczekiwany, a w środku mnóstwo towaru kupionego właśnie dzięki funduszowi interwencyjnemu. Kiedy powiedzieliśmy, że otwieramy taki fundusz, między innymi wy natychmiast się zgłosiliście do nas, że chcecie w tym uczestniczyć. Na dzień dzisiejszy ponad 20 milionów złotych. To jest fundusz, który żyje przez cały czas, dzięki któremu możemy te zakupy realizować. Ale tak jak powiedziałem, natychmiast ruszyliśmy z zakupami i ten samolot, który tak nas ucieszył, to było długie oczekiwanie, bardzo długie, aby z Chin to wszystko wyleciało, przeszło wszystkie procedury, doleciało do nas, abyśmy mogli to natychmiast zawieźć do naszych magazynów. To są nasze magazyny, moi drodzy, to także w tym funduszu interwencyjnym natychmiast pojawiły się firmy, ludzie, którzy nam zaoferowali ten wielki magazyn za przysłowiową złotówkę. Bardzo świetnie skonstruowany, typowe miejsce, gdzie można 50 tysięcy na przykład pakietów osobistych do ochrony osobistej poukładać, to wszystko trzeba powyciągać z różnych transportów, to wszystko potem trzeba złożyć w jedność. Jak widzicie, wszystkie ręce na pokład, cała fundacja ruszyła, aby pomóc, tym bardziej, że cały kraj, cały w sumie świat
zamienił się, jeżeli chodzi o styl pracy, czyli home office. Bardzo wiele stanowisk zostało opuszczonych, a więc zostały puste, ponieważ pracowaliśmy w domu, ponieważ nie mogliśmy pracować razem. Tutaj, zabezpieczając się, a więc stosując wszelkie środki ostrożności, zobaczcie, jak wyglądamy. Wszyscy jesteśmy w specjalnych skafandrach, w specjalnych strojach, z maseczkami i spędzamy tam kilka, nieraz kilkanaście godzin. Na dwie zmiany pracujemy w tym magazynie. Mamy ze sobą przyjaciół, którzy także do nas przyjeżdżali, którzy postanowili pomóc nam, aby to wszystko sortować i wysyłać. Jaka wysyłka? Uruchomiliśmy cały nasz adres, pomagamy wosp.rg.pl, specjalną także infolinię i to spowodowało, że do nas się zgłaszali ludzie, zgłaszali swoje placówki, głównie domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale, także hospicja i do nich, jak widzicie, te wszystkie pudła oklejone z adresami wychodziły. Między innymi 330 oddziałów położniczo-ginekologicznych. Wszystkie dostały od nas pomoc w postaci pakietu maseczek chirurgicznych, a także płynów dezynfekujących, specjalnych płynów do mycia. To także było to miejsce, z którego wyszło do wszystkich załóg ambulansów pogotowia ratunkowego. 1040 takich załóg otrzymało od nas pakiety 30 kombinezonów ochronnych. Ale cały czas się jeszcze wysyłaliśmy. Te słynne maski dekadentlonu, które po przerobieniu okazały się fantastyczne tam, gdzie jest intensywne leczenie, tam, gdzie jest bezpośredni kontakt z osobą zarażoną. A więc natychmiast kupiliśmy 10 tysięcy tych masek, 3 tysiące dostaliśmy w prezencie. Musiały one być specjalnie przerobione, a więc Polski Instytut Lotniczy, także inny, Politechnika Śląska, inni ludzie zaczęli nam pomagać, aby te tak zwane adaptery produkować, wpinać i wysyłać do wszystkich ratowników. Jeździliśmy sami także osobiście, aby dowieźć chociażby tutaj w Warszawie do specjalnego miejsca, do tego miejsca, gdzie rozsyłane są wszystkie dyspozycje do ambulansów w całej Warszawie, w okolicach Warszawy. Osobiście dowoziliśmy te pakiety, aby one jak najszybciej dotarły, aby jak najszybciej pomagały. Moi drodzy, dzięki temu funduszowi pokazaliśmy wszystkim, że jesteśmy razem, że możemy potem wysłać podziękowania, takie nasze piękne. Także i wam wysłaliśmy takie podziękowanie, najpierw elektroniczne, a później to piękne, kolorowe, na którym piszemy, że ta właśnie wiara, że jesteśmy razem, daje poczucie, że wygramy. Daje tą taką siłę nam wszystkim, żeby nie ulec także destrukcji, żeby nie powiedzieć sobie, skoro ktoś inny zawalił, to dlaczego ja mam teraz to wszystko organizować. Właśnie na tym polega społeczeństwo obywatelskie. Ja to chcę wam bardzo, bardzo podziękować. Przez każdego dnia, przez niemalże 24 godziny na dobę fundacja była i jest cały czas w pogotowiu, aby taką pomoc nieść. W tym samym czasie, kiedy magazyn nas pracował, kiedy te zakupy robiliśmy, kiedy kolejny samolot lądował z tą naszą pomocą, kiedy czekamy na jeszcze kolejny samolot, w którym będzie milion maseczek chirurgicznych, produkowaliśmy coś, co się nazywa domowa orkiestra. Wyobraźcie sobie, na tle tej ściany, którą tutaj widzicie, witałem się z widzami, proponując im, aby spędzili z nami dwie godziny, aby słuchali muzyki, aby wspominać sobie różne chwile, kiedy organizujemy festiwal, kiedy organizujemy finał, ale także w tym miejscu witaliśmy się z dzieciakami, proponując im, żeby narysowali albo młynek do kawy, albo delfina, albo żeby narysowali lampkę górniczą, a może czapkę górniczą, a może żeby narysowali samolot. Ta zabawa trwa przez cały czas. Ja teraz do was mówię z tego miejsca, gdzie domowa orkiestra codziennie, dzień w dzień, a już takich wydań mamy ponad 60, codziennie mówiła wszystkim: dzień dobry, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że jesteście w domu, że musicie być w domu, że niektórzy są na kwarantannie, że ten czas się jeszcze nie skończył, ale my dla was jeszcze chcemy dać trochę rozrywki. Chcemy wam pokazać, że jeżeli jesteście w domu, to popatrzcie na fajne rzeczy. Popatrzcie na piękne koncerty, popatrzcie na to, co się dzieje wokół nas. Bądźcie razem z nami. Dziękujemy, że w tym momencie, kiedy się coś takiego stało, byliście z nami, że mogliśmy czerpać także z tej waszej energii, z waszej pomysłowości, a na końcu z waszych pieniędzy, które wpłynęły na nasz fundusz interwencyjny. Dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że wszyscy jesteśmy razem i zobaczcie, jak pięknie ten baner Wygramy zaistniał w wielkiej aglomeracji, jakim jest
miasto, miasto Warszawa i wiele innych miast, które skopiowały, które pokazywały, że wygramy. Niech ta perspektywa, niech ta potęga tych kolorów, ta radość, ta energia płynąca stąd daje nam wiarę, że pokonamy wszystkie przeszkody. Dziękuję bardzo, ściskam Was, życzę Wam przede wszystkim zdrowia, ale także pracy, satysfakcji, abyśmy to wszystko pokonali, zajęli się tym, co lubimy robić, czyli pracowali, co tu dużo gadać. Trzymajcie się, cześć, ja Majur Kowsiak i cała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszystkie ręce na pokład, a teraz pędzimy sobie pięknymi ulicami, zresztą sami zobaczcie. Cześć, siema. Dziękuję bardzo, moi drodzy, że byliście razem z nami, że mogliście zobaczyć, że organizacje pozarządowe świetnie pracują, świetnie sobie dają radę, bo to nie tylko my. Także bardzo wiele osób prywatnie, ale także organizacji walczyło z pandemią i walczy cały czas. My także jesteśmy w blokach startowych. Puk, 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 odpukać w niemalowane drzewo. Jeżeli się okaże, że nasza pomoc będzie znowu potrzebna, oczywiście wszystkie ręce na pokład i natychmiast ruszamy z pomocą. A ja Was z tego miejsca zapraszam bardzo na kolejny 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączymy bardzo ludzi, nie dzielimy, ale właśnie łączymy. To jest niezwykle ważne, to jest niezwykle istotne, a Biała Podlaska jest w naszych sercach niesamowicie mocno, mocno usadowiona. Tam się dzieją rzeczy niezwykle. Z tego miejsca pozdrawiam pana doktora Hajdara. Ściskam pana, panie Hajdar, ale także pana synów, którzy świetnie grają, którzy dają nam także dużo energii i pokazują, że można ciekawie żyć i ciekawie patrzeć na świat. Ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno. Pozdrowienia i do usłyszenia, do zobaczenia podczas finału. Bądźcie dzielni, nie pękamy, robimy swoje. To jest najważniejsze. Cześć, siema!